Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Jest wcześnie rano, jestem w amazońskiej dżungli i dzisiaj wezmę was ze sobą na wyprawę do środka dżungli, w której będę nocować i ogólnie będę starała się przeżyć, więc ogólnie nie wiem, co się wydarzy, dlatego zapraszam was ze sobą na wyprawę do dżungli. Rzecz numer jeden do przygotowania. Trzeba się oczywiście przygotować do wyjścia, więc spakujcie się razem ze mną. Jeszcze sama nie wiem, co zabiorę, więc zróbmy to razem. A w ogóle, jeżeli jesteście ciekawi miejsca, w którym jestem, tutaj całej okolicy, to na pewno będę miała dla was tak zwany jakby room tour, więc śledźcie koniecznie. Najpierw chyba sobie po prostu wyjmę wszystkie rzeczy tak na podłogę i dopiero potem zobaczę, ile tego jest i powkładam do plecaka, bo inaczej nie ma sensu. Na pewno wiem, że muszę mieć płaszcz przeciwdeszczowy. To jest bardzo ważne. Do tego biorę sobie paczuszkę leków, w tym lek na malarię. I spakuję też ze sobą owoce. Mam tutaj marakuję i jabłka. Kostium kąpielowy, bo nigdy nie wiadomo. Bluzkę na zmianę. I do tego rzeczy do spania. Długi rękaw. Tak, w ogóle to wzięłam teraz mój plecak i okazało się, że jak leżał 4 dni w dżungli, to zaczął sobie pleśnieć od spodu. Więc ciekawe, co będzie po ogólnie wyprawie do dżungli przez 2 dni, kiedy jest tak mokro. No ale trudno, wezmę ze sobą ten plecak. Mam tutaj w zasadzie już wszystkie rzeczy, które będę brała ze sobą, już wam pokazuję. Więc mam tutaj ubrania na zmianę, płaszcz przeciwdeszczowy, tutaj są owoce, tutaj jest cała elektronika plus powerbank, bo oczywiście w dżungli nie ma prądu. Kostium kąpielowy, mój aparat, bielizna, statyw. I tutaj mam jeszcze jedzenie takie suche, z tyłu na przykład suszone jabłka albo krakersy. To też się zawsze przyda, takie suche jedzenie. I teraz czas wziąć rzeczy takie toaletowe do mycia. Wezmę je sobie chyba w taką zwykłą torebkę z Ikei. A i tutaj w ogóle są moje kalosze, bo po dżungli się chodzi w kaloszach, więc to potem sobie założę, ale na razie nie muszę. W ogóle ja w dżungli tutaj zawsze wyglądam jak wytrzeszcz, bo nie noszę w ogóle makijażu i moje włosy są w bardzo słabym stanie teraz, w sensie kolor jest bardzo słaby, ale nie zwracajcie na to uwagi, to jest dżungla, welcome to Amazonia. To co na pewno muszę z sobą wziąć, to szczoteczka do zębów i pasta do zębów w małej wielkości, więc wsadzę to sobie do mojej torebki. O, i ogólnie postaram się wziąć jak najmniej, więc wezmę tylko jeden krem do twarzy, bo ja ogólnie używam dosyć dużo rzeczy, więc jeden krem do twarzy, filtr przeciwsłoneczny, bo to też jest ważne. Ogólnie w dżungli zwykle nie ma jakiegoś mega dużego słońca, ale może wyjdziemy akurat gdzieś na miejsce, w którym będzie więcej słońca, więc to biorę po prostu na wszelki wypadek. I ogólnie nie biorę nic do mycia twarzy, dlatego że tam i tak nie będzie bieżącej wody, więc po prostu wzięłam tylko takie chusteczki do mycia. Jedne chusteczki wzięłam do mycia twarzy, a drugie takie ogólne, więc po prostu będę używać tylko chusteczek, bo to i tak będzie jedna lub dwie noce, więc i tak jest do przeżycia ogólnie. Czyli tak naprawdę taka torebeczka mi wystarczy, więcej nie potrzebuję. Ale oczywiście wezmę też ze sobą ręcznik, taki szybko schnący, dlatego że jakbym wzięła taki normalny do dżungli, to by w ogóle nie był suchy nigdy i jeszcze w dodatku by zapleśniał szybciej niż mój plecak, więc szybko schnący ręcznik plus właśnie ta torebeczka. Okej, teraz czas zmierzyć się z przeznaczeniem, bo już się spakowałam, ale jeszcze zostały mi do włożenia hamak moskitiera i tarp, ogólnie taki plastik na górę, żeby deszcz nie padał. Więc bardzo możliwe, że okaże się, że mój plecak jednak jest na to wszystko za mały i będę musiała bardzo kombinować. Może będę musiała poszczyć plecak, nie wiem, zobaczymy. Okazało się, że musiałam się przypakować do innego plecaka, bo mój okazał się za mały, więc po prostu pożyczyłam plecak i teraz to wygląda w ten sposób. Ale jest po prostu wypakowany po brzegi. Za chwilę wyruszamy, będzie nas 7 osób i będziemy chodzić po dżungli, zobaczymy jak długo. Będzie to zależało tak naprawdę od tego, ile jedzenia zjemy i po prostu ile będziemy mieć wody. Tak mniej więcej wyglądają plecaki. Tutaj jest mój, tutaj jest reszty, w tym pewnie będziemy coś gotować. Ogólnie jeszcze nawet nie wyszliśmy, a już zaczynamy się pocić i to jest niesamowite w tym wszystkim, że wyobrażam sobie teraz mieć ten plecak na sobie, to podejrzewam, że jest około 10-12 kilo i jeszcze chodzić w tej temperaturze. Ja się pocę już teraz, to jest jakaś masakra. Więc tutaj zaczynamy, w środku dżungli. Zaczynamy iść, ustawiłam sobie stoper i zobaczymy, ile czasu nam to zajmie dzisiaj.
prawda jest taka, że idziemy dopiero 10 minut i mnie już zaczęły boleć plecy, bo to nie jest taki... To nie jest taki, wiecie... Jezu, dżungla chce mnie zabić. To nie jest taki plecak turystyczny stricte, tylko taki plecak, wiecie, jak do szkoły trochę, tylko trochę większy, więc nie jest jakiś super wygodny. No i przy okazji tutaj się chodzi właśnie w błotku. I przy okazji jest mega, mega gorąco, ale za to bardzo ładnie. I dzisiaj będziemy szli tak mniej więcej z 5 godzin. Mamy przeszkodę na drodze i trzeba ją przeciąć. Ogólnie jak widzicie, czasami są przeszkody po drodze, trzeba się przedzierać przez rzeczy i zasada jest też w dżungli, żeby niczego nie dotykać, jeżeli nie trzeba. O Boże, to było intensywne. Minęło jakieś 27 minut. 27 minut, a już po prostu tyle rzeczy się działo. Niby to drzewo, a okazuje się, że to taki prawie banan. Ogólnie okazuje się, że w paru miejscach w dżungli, dosłownie po środku, można znaleźć takie oto rzeczy. Bo tutaj kiedyś, jak to jeszcze były czasy, kiedy się wycinało mnóstwo drzew w Amazonii, to właśnie to są pozostałości. I na przykład takie drzewo tutaj sobie wycięli. Właśnie teraz stoimy z Brianem i ogólnie łapiemy wiatr, dlatego że tutaj jest takie małe przerzedzenie w dżungli i możemy czuć wiatr. It's good, super, right? Super good. Oh. W końcu można oddychać, bo tutaj to się nie oddycha, tu się oddycha. Dlatego się nie dotyka rzeczy w dżungli, bo rzeczy często mają kolce. Tutaj po drodze skolopendra. Tutaj jest takie drzewo, które ma totalnie czerwone korzenie. Wygląda trochę jak krew. Minęło już ponad 2 godziny i w takich warunkach muszę przyznać, że człowiek się męczy bardzo szybko. Ja bym powiedziała, że już jestem tak prawie na granicy wytrzymałości i naprawdę chciałabym usiąść i się napić, coś może zjeść takiego, wiecie, wysokoenergetycznego, bo jest naprawdę ciężko. Komary, wszystko się lepi. Jak widzicie, już się po prostu zataczam i cały czas jestem po prostu totalnie mokra od potu. Okej, w tym miejscu robimy przerwę. Siadamy sobie, siadamy sobie, odpoczywamy, pijemy, jemy. A tutaj jest rzeczka. I jak się ma takie tabletki do oczyszczania wody, to można sobie nawet z takiej rzeczki brać. I jemy krakersy razem z marmoladą z guajamy. Obczajcie tylko kakao. Sour, but good. Super good. Jest to jakiś taki rodzaj kakao, w sensie odmiana kakao. A wyglądam teraz tak, jak wyglądam. Okay. Bo idziemy. A więc to wygląda w ten sposób. Takie zamknięte. I ogólnie to zauważyłam, że na 8 osób ja jestem jedyną kobietą tutaj, więc jest 7 facetów i jedyna ja, dziewczyna, się odważyła do dżungli. Zobaczcie, jakie tutaj rzeczy można znaleźć. Jest takie nasionko, które zaczyna kiełkować i kiełkuje na taką różową roślinkę. I tutaj przy roślinach możecie też znaleźć takie kolce, mniej więcej takiej wielkości. Chodzimy teraz już 3,5 godziny. Została nam niecała godzina, myślę, do końca. I muszę przyznać, że teraz już robi się naprawdę trudno, bo jakby trudno jest się skupić na drodze, bo nogi się same plączą. Dosłownie stawia się je w zupełnie randomowych miejscach i jest tak, że już człowiek chce usiąść i nie iść dalej. I plecak jest bardzo ciężki teraz. Ale co zrobić? Trzeba iść noga za nogą, nawet jak się plączą. Okazało się, że dotarliśmy, ale nie tego się spodziewałam, bo to jest po prostu polana. W środku
lasu. Tam widać kawałek rzeczki. Tutaj przed chwilą przechodziliśmy przez rzeczkę. Wygląda to w ten sposób. Czyli mamy gdzieś tutaj wodę, można się wykąpać i może jeszcze napić. I tutaj ogólnie będzie nasz obóz. Jak widzicie, wszyscy są rozebrani, bo jest tak gorąco, że wytrzymać nie można. A więc po 4 godzinach w końcu dotarliśmy. I to jest pierwszy przystanek i potem jutro będziemy ruszali dalej, ale teraz trzeba rozłożyć obóz. Czyli pewnie będziemy rozkładać hamaki, jakoś planować ognisko. No i chyba wyglądam najgorzej w ogóle w historii swoich wszystkich filmów, przynajmniej ja się tak czuję, bo czuję, że jestem cała czerwona. Nie widziałam się jeszcze w ogóle, ale czuję, że jestem cała czerwona, cała mokra i w ogóle przypiosą do mnie pewnie jakieś rzeczy, które zebrałam po drodze. W ogóle spójrzcie, tylko na ręku mam mnóstwo jakichś takich farfocli. W ogóle zostałam pogryziona przez mrówki 2 razy i ogólnie wszystko się do mnie lepi. Koszulka mokra, tył pewnie też mokra. Masakra. Odezwę się potem. Czas teraz rozstawić obóz. Ja tutaj mam taki tarp przeciwdeszczowy i w środku mam wszystkie rzeczy, które są potrzebne do hamaka, więc ja sobie to teraz zdejmę. Już tego nie potrzebuję. Chyba też czas wyciągnąć hamak. Najpierw tutaj pierdolę ubrania. Jest. Zawiniątko. Jak widzicie, to jest to zawiniątko i tutaj jest hamak. Jest takie jakby prześcieradło, poduszka, sznurki w tym miejscu, więc trzeba to będzie rozwiązać najpierw. Zaczynamy od hamaka i oczywiście trzeba go przyczepić do drzewa i też każdy hamak ma swoją moskiterę i to jest taka właśnie siatka, która zabezpiecza przed komarami i innymi dziwnymi rzeczami. I ją się jakby naciąga na hamak, potem się ją też przyczepia do drzewa. Teraz trzeba znaleźć patyki, żeby przymocować moskiterę do patyków. Trzeba ściąć nowe, jak zabraknie, więc nożykiem albo maczetą ścina się patyki. Prawie koniec. Zobaczcie, jak komary i inne stwory kochają ludzki zapach. Wszystko po prostu idzie do tego, do potu. Do tego jest przyczepione. Jak widzicie, miejsce się już zapełnia, bo się rozkładają namioty, hamaki naokoło. Mój jest tutaj, tu, a tutaj jest hamak Briana. Się ustawia w trakcie. Tutaj jeszcze jest jeden, tam będzie drugi i tam jeszcze chyba będą 2 mniej więcej. Tutaj odgłosy obozowiska to głównie cięcie różnych takich mniejszych lub większych gałązek właśnie na te hamakowe rzeczy. I nie wiem, czy widzicie, ale tam tutaj ciurka woda. To się widzi, jak się wchodzi do naszego obozu. Mój namiocik, w zasadzie mój hamaczek, Briana hamaczek, dalej inne hamaczki. I pokażę wam ogródek. Już sekunda, uno momento. Patrzcie tylko na to, jaka tu ładna jest oaza. Teraz czas rozpalić ogień i wydaje mi się, że zaczęło się od takiej jakby linki i potem są małe patyczki i trzeba dmuchać, aż się rozpali. Tak wygląda teraz obóz. Się zrobiło gęsto. W końcu mogę zdjąć te gumiaki i w ogóle zobaczcie, jakie mam odmoczone stopy. Jak po kąpieli. W ogóle nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć na tej kamerze, ile tutaj lata małych stworów. Skończyła mi się woda w butelce, więc teraz muszę ją napełnić z rzeczki. Niestety tutaj nie ma takiej pitnej wody, więc trzeba będzie ją potem uzdatnić takimi tabletkami albo kroplami. Zobaczymy. W każdym razie muszę nabrać wodę. Może sobie nabiorę stąd. Ciekawe, co by się stało, jakbym wypiła taką wodę po prostu. To wygląda tak i to jest do oczyszczania wody. Przez to, że jestem cała spocona i cała, wiecie, taka zaklejona, to mając na sobie kalosze, wejdę teraz do tej rzeczki, którą tutaj mamy obok, żeby się ochłodzić i żeby się jak gdyby umyć przed pójściem spać i przed ogólnie ogarnianiem rzeczy, bo naprawdę spociłam się koszmarnie. Spróbuję się przedostać na drugą stronę.
się. Prawie bym się wywaliła. No dobra, teraz węże, uciekajcie sobie. Ola się, ja tu zginę. W tej dżungli. I nie ma tutaj za bardzo dużo miejsca do pływania, więc po prostu sobie się zamoczę tyle i już. Nie wierzę, że się kąpiemy po prostu w samym środku dżungli. To jest niesamowite, ale takie przyjemne. Ja się położyłam tam dalej, gdzie jest trochę głębiej. Się położyłam i naprawdę cudownie. Cudownie jest. I woda jest taka, że po całym dniu bycia jakimś zlepionym i gorącym, teraz jest perfekcyjnie. I ja sobie robię tak, że się tutaj... Ja zdążyłam właśnie tutaj wyjść z rzeczki i pokazuję wam, co się dzieje po drugiej stronie. Tutaj ogień jest rozbuchany, tutaj się gotuje chyba ryż i party się zaczyna. Ogólnie jedzenie jest już gotowe i jest ryż z kurczakiem z grilla. Proste, ale smaczne. Tu nie brajesz. Okej. Tu pas. Tak też. O, wow. Yeah, you can put it, yeah. Jest teraz po godzinie 20. Czyś, ale bym dzwonił, albo muzyka się włączyła. W każdym razie jest po godzinie 21 i już wszyscy są w hamakach. Ogólnie ja i jeden z chłopaków zostaliśmy najdłużej, bo graliśmy jeszcze w karty, ale większość osób położyła się spać już o wiele wcześniej, nawet niektórzy przed 20, czy wiecie, na przykład 19:30 i oni już byli w łóżkach, znaczy w sensie w hamakach. Więc jest po 21 i ja teraz też się kładę, dlatego że o 7 rano wyruszamy. No oczywiście jeszcze trzeba wstać, jeszcze trzeba zjeść itd. Dalej. Ogólnie grało się w karty bardzo fajnie. To jest trochę tak, że na takich, wiecie, w takich miejscach, gdzie nie ma internetu, gdzie nie ma prądu, to jest trochę tak, że wraca się do takich starych rozrywek, jak na przykład właśnie karty albo, nie wiem, rozmowa. I ogólnie było bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że się wykąpałam i wiecie, zrobiło się tak chłodniej, bo to była masakra. I już wam pokazuję w ogóle, jak tutaj wygląda moje ułożenie. Więc tutaj mam takie prześcieradełko na sobie, ale niech was to nie zmyli, dlatego że w dżungli potrafi być bardzo zimno, więc przy okazji mam na sobie leginsy i mam długą koszulkę. W ogóle nie wiem, czy słyszycie te dźwięki. Ogólnie jest bardzo dużo różnych dziwnych dźwięków, ale nawet jak wyjrzę na zewnątrz, to jak widzicie, nic nie widzę, więc trochę czuję się, jakbym była w takiej czarnej dziurze, jakby w takiej trumnie jakby, tylko pokrytej siatką. No i właśnie tak spędzę dzisiejszą noc w środku dżungli. A tutaj na dole mam swój plecak i swoje rzeczy ogólnie, bo tutaj właśnie pod hamakiem się trzyma. Żeby nie zamokły, albo żeby żadne zwierzęta nie zjadły, bo to nigdy nie wiadomo. Zobaczymy, więc zostańcie ze mną. Do zobaczenia rano. Jest godzina 7 rano. Ja się dopiero obudziłam, ale niektórzy już wstali chyba wcześniej, dlatego że wcześniej się też położyli. No, więc słuchajcie też, że ludzie składają swoje tarpy, na przykład tam się składa hamak, ale Brian chyba jeszcze śpi tam. I ja za chwilę też wstanę, tylko pokażę wam zaraz okolice. A i w ogóle zauważyłam, że tutaj jest tak wilgotno, że wcale nie musiałam nakładać kremu wieczorem. I nawet teraz jak widzicie, to moja skóra jest taka jakby, nie wiem, świecąca. Taka ogólnie, że nie potrzeba w dżungli używać kremu. Taka ciekawostka. Taki mam widok, jak się budzę. Wiesz, jak się obudziłam. Trochę moskitery, trochę dżungli. Czas na poranne mycie twarzy w znanym już wam miejscu.
A tak wygląda nasze śniadanie. Tutaj to może dziwnie wyglądać, bo wygląda jak czarna mikstura, ale jest to po prostu czekolada, w sensie kakao albo czekolada z wodą. Są też takie placki kukurydziane. Zaczynamy właśnie nasz drugi dzień chodzenia. Jest godzina 8:40 i dzisiaj mamy iść 5 godzin, więc o godzinę dłużej niż wczoraj. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj jest drzewo, które się nazywa Mata Mata i jak się je uderzy, to słychać ten dźwięk bardzo daleko, ale ogólnie im większe grzewo, tym bardziej słychać ten dźwięk. I tak w ogóle to zapomniałam wspomnieć, że nam się dzisiaj wykruszył Brian i on poszedł z jednym przewodnikiem, więc jest dwie osoby mniej teraz, w drugim dniu. Te liście są bardzo ostre, jak się obok nich przechodzi, jak się ich dotyka i można się pociąć, więc lepiej nie dotykać. Ogólnie bez przewodnika to można tu zaginąć, bo zobaczcie, jak to wygląda. W ogóle nie widać ścieżki, gdzie niegdzie jest może troszeczkę mniej roślin, a to wygląda jak szałas, ale to jest po prostu część drzewa. Co jakiś czas mijamy takie przepiękne miejsce jak to, gdzie jest trochę więcej światła. Jest naprawdę przepięknie, aż by się chciało zostać, ale musimy iść dalej. Oh yeah, they're flying out. Okazało się, że przechodziliśmy obok takiego dosyć dużego ula pszczelego i teraz za nami latają, już odeszliśmy tak z 5 minut i nadal tutaj są. I nawet jedna mi gryzła koszulkę. Dobrze, że tylko koszulkę, a nie mnie. Chociaż jedna chyba mnie gryzła w plecy. Okej. Okay. To jest teraz drzewo kauczukowe. Zastanawiam się, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, czy kwestia, nie wiem, innego terenu, albo może innej temperatury, ale dzisiaj idzie się, przynajmniej mi, zdecydowanie lepiej. Idziemy już 2 godziny. Jestem zmęczona, ale nie tak jak wczoraj, że już padałam na ryj, więc za jakieś 20-30 minut robimy sobie pierwszą przerwę. Napijemy się, zjemy i idziemy dalej. To jest taka żywica, która się bardzo łatwo pali. I tutaj jest nasz pierwszy przystanek, taki mały obóz i będziemy tutaj odpoczywać mniej więcej godzinę, zjemy, napijemy się, morze do rzeki i potem 3 godziny dalej drogi, ale jest przepięknie tutaj. W końcu mogę zdjąć kalosze, żeby się trochę ochłodzić. Och, obczajcie tylko, jaką mam mokrą koszulkę, wszystko jest przemoczone, może wyschnie, może nie. Teraz się będziemy upewniać, że nie ma tu płaszczki nigdzie ukrytej, bo przed chwilą widzieliśmy płaszczkę, więc trzeba tutaj podziubać. Teraz sobie jeszcze tak pomyślałam, że chodzi się tu o wiele trudniej niż normalnie, bo oprócz temperatury wysokiej i dużej wilgotności powietrza, to jeszcze mamy takie rzeczy jak tutaj. Czyli innymi słowy są ciągłe zmiany podłoża. Raz jest twardo, raz jest miękko, raz są jakieś konary, gałęzie, raz jest jakieś błoto, raz jest woda, przejście przez, nie wiem, przez drzewo, albo na przykład są tutaj takie duże owoce albo nasiona i właśnie jak się na nie nadepnie, to się traci równowagę. Więc jest tutaj bardzo dużo rzeczy, które właśnie utrudniają chodzenie. Więc właśnie nawet już jak się idzie godzinę z kawałkiem, to już jest
już jest bardzo męczące. I z czasem, kiedy ma się już taką jakby siódmą warstwę potu i wszystkie ubrania są już przepocone, to z czasem zaczyna się czuć pot, w sensie i swój, i innych ludzi, i po prostu się idzie w takim jakby zatęchłym, zapoconym środowisku, można powiedzieć. Mimo, że to jest las, no to powietrze się, w sensie, że jesteśmy na zewnątrz, ale powietrze się tu nie rusza, bo jest bardzo gęste zarośnienie, że tak powiem, więc tutaj jednak im dłużej się idzie, tym mocniej czuć ten zapach. I pamiętam, że wczoraj pod koniec już miałam takie, że o Boże, że nie wytrzymam, więc tak właśnie jak sobie idę, to myślę o tym, ile jest czynników, które powodują, że jest tu trudno. Oczywiście nie wspominając o komarach, pszczołach i innych dziwnych rzeczach, które tutaj są. Ale pszczoły szczególnie, bo pszczoły w zasadzie czyhają, od razu bardzo szybko wyłapują nasz zapach i dosłownie lgną do wszystkiego, co ma w sobie chociaż trochę potu, czyli ogólnie wszystko, łącznie z plecakami. Właśnie zaczęło padać. Liczyłam na to, że może nie będzie padać, ale jednak. Chociaż w dżungli to jest trochę tak, że jak jest delikatny deszcz, to prawie w ogóle się go nie czuję, bo wszystko zasłaniają liście. No ale jak już zaczyna padać, no to jednak deszcz tak siak spada tutaj. I jak będzie mocno padało, to wtedy założę płaszcz. Na razie jest nie najgorzej. Niesamowite jest to, że bardziej słychać deszcz niż go czuć, ale myślę, że zaraz zacznie go czuć mocno. I dosłownie chwila, moment, mam małą pelerynkę na sobie i teraz nie wiem, czy jestem mokra od potu, czy od deszczu, ale ogólnie chciałam zabezpieczyć plecak przed deszczem bardziej, no i zasmużę głowę. I tyle. Jeszcze mamy 2 godziny drogi, się okazało. Myślałam, że mniej więcej jakieś półtorej, może godzinę z kawałkiem, ale okazało się, że jednak jest to dalej, bo zalało część drogi i trzeba było wziąć drogę naokoło. I kolejne miejsce, w którym się zatrzymujemy. Tutaj wszystkie miejsca postojowe są związane z rzeką. Zawsze się gdzieś człowiek zatrzymuje przy rzece. I tak samo jest też tutaj, ale ta już jest zdecydowanie większa i głębsza. Ale jest mega ślisko, bo tutaj wszędzie jest glina. Teraz zaczęliśmy trzeci odcinek i on będzie najkrótszy, bo będzie trwał tylko 1,5 godziny. No i zobaczymy, jak to będzie, bo łącznie w takim razie będzie 5,5 godziny marszu, bo teraz mamy ze sobą więcej niż 4. Teraz dżungla się zmieniła i jest tu bardziej gęsto, w sensie jest więcej takich mniejszych roślinek i więcej lian, o które się człowiek cały czas zahacza, a jest trochę mniej takich dużych drzew, więc zrobiło się teraz inaczej. Zobaczcie, co jeszcze znaleźliśmy po drodze. Skorupka jajka, tylko jeszcze nie wiadomo jakiego ptaka. Tutaj w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Tu jest właśnie zalana część lasu, która normalnie jest odkryta. Thank you. O Boże, udało się. 5 godzin dzisiaj i łącznie prawie 10 godzin i jesteśmy w naszym finalnym obozie. Jestem mega szczęśliwa, ale mam wrażenie, że umrę zaraz. Zaraz pokażę okolice. Tutaj w ogóle jest mnóstwo patyczków. Można sobie tutaj rozkładać hamaki. To jest miejsce na ognisko. I w ogóle spójrzcie, jaki tu jest raj. Czy nie jest to może jakaś piękna plaża karaibska, ale wygląda to naprawdę cudnie. Wszędzie dookoła jest woda. I ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim muszę to zdjąć. Więc ten hike dwudniowy, prawie 10-godzinny, był chyba najtrudniejszym w moim życiu. Ale to jeszcze nie koniec, bo teraz musimy rozłożyć kolejny obóz. Obczajcie to. To jest żyjątko, o tu. To jest patyk na patyku. Jest całkiem duży, bo jest mniej więcej długości mojej ręki. Się wzięło i rozpadało w trakcie rozstawienia obozu. Ja w ogóle zdążyłam zdjąć koszulkę, żeby się nasmarować tym antymoskitowym i żeby było trochę chłodniej. Ale tutaj jest początek mojego hamaka. Tam się kolejny rozkłada. Tutaj już jest dwa w zasadzie tarty rozłożone. I będziemy podpinać hamaki. Jak jest taka pogoda, to właśnie pierwsze co się robi, to się rozwiesza plastik, żeby nie padało. A potem można rozwieszać hamaki. To jest chyba moja jedyna szansa, żeby się umyć.
Trochę to potrwa. Postoję, zmoknę, umyję się. Czas napełnić butelkę wodą z deszczówki. Woda stąd do gara i będziemy mieć ryż. Człowiek by się nie spodziewał, że stąd można sobie mieć wodę, a jednak. Nie wiem nawet, czy mnie widać. Mam nadzieję, że mnie widać chociaż trochę. W każdym razie jest teraz godzina 17, a my wyszliśmy o godzinie 9 chyba, więc ogólnie cała podróż zajęła nam 6-6,5 godziny i tak naprawdę jedliśmy ostatnio o godzinie 7 rano i to było pół szklanki kawy i dwa placki kukurydziane, a w międzyczasie to było coś w stylu krakersów i jakiegoś batonika, więc ogólnie teraz jestem taka mega głodna i czekam na to jedzenie, które się gotuje. Po prostu jakbym nie jadła od 2 dni. Więc siedzę sobie tutaj w tym hamaczku, a tam się gotuje ryż i czekamy. Tak wygląda dzisiejszy obiad i kolacja w zasadzie. Dzień dobry, witam następnego dnia i to jest mój trzeci dzień w dżungli. Jest przed 8:00. Nie wiem dokładnie, jakoś przed 8:00. I dzisiaj spaliśmy naprawdę mega długo, ale wydaje mi się, że przez to, że tak naprawdę odkąd przyszliśmy i rozłożyliśmy obóz, to pada cały czas, mocniej lub mniej mocniej. W każdym razie położyliśmy się właśnie chyba około 21 czy 20. A jest teraz 8:00, więc w zasadzie 11 godzin czy 12 spania, ale bardzo fajnie, muszę przyznać. I teraz trzeba złożyć namioty, znowu powiedziałam namioty, trzeba złożyć hamaki, o. Już tutaj chłopaki buszują. Mam nadzieję, że nie złożył mi hamaka, zanim ja wyjdę. Więc tak, musimy złożyć hamaki, zjeść załóżmy jakieś tam śniadanie i potem bierzemy kajaki i płyniemy z powrotem do domku. Tu pszczoły obsiadły plecak. A ja teraz mam na sobie płaszczyk przeciwdeszczowy i jestem gotowa do drogi. Kajaki już stoją tutaj i na nas czekają. I ja się właśnie dowiedziałam, że będziemy płynąć kajakami 3 godziny, a nie 2, więc będzie to dłużej niż się spodziewałam, ale wydaje mi się, że damy radę. Natomiast po tych 3 dniach po prostu już będę chyba tylko siedziała na tyłku i nic nie lubiła, leżała w hamaku i jadła owoce. I na śniadanie mamy po jaju, po arepie. Jest też arbuz i banany. Płyniemy. Przypał jest taki, że w naszym kajaku się zbiera woda, bo jest jakaś dziura i musimy ją wylewać cały czas. Więc oprócz tego, że wiosłujemy, to jeszcze wylewamy wodę. W końcu jest moment, na który czekaliśmy od ponad godziny, bo od ponad godziny wiosłujemy i cały czas się bijemy z nurtem, z gałęziami i tak dalej. I uwaga, już wam pokazuję, tam jest główny dopływ. Jej! A, więc tutaj jest główna rzeka, do której mieliśmy dopłynąć i tam w końcu będzie nurt i będziemy mogli już płynąć o wiele szybciej. Więc papa dopływie jakiś dziwny i halo, witaj, Jawari. Tutaj jest w ogóle taka peruwiańska wioska, w której byliśmy ostatnio i to jest jakieś 20-25 minut łodzią, więc my będziemy mieć pewnie jeszcze jakieś 2 godziny tutaj w tą stronę, ale przynajmniej jest prąd. Po 2,5 godziny zbliżamy się do naszego obozu i po prostu tak się cieszymy na jego widok, że to jest nie do opisania. Już jesteśmy tak blisko. Po 3 dniach w końcu tutaj. Jezu, po 3 dniach w końcu jestem na miejscu, mogę wziąć prysznic i to jest to tak naprawdę, na co najbardziej czekam. I muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że to zrobiłam, ale to był właśnie najtrudniejszy hike w ogóle, taki wypad w moim życiu. No mam nadzieję, że wam się podobało i oczywiście czekajcie na resztę filmów z Amazonii, bo tym razem nagrałam ich więcej. No i do zobaczenia w piątek na kanale Beauty i w środę na kanale Vlog. Pa, pa! Thank you.
A jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no to koniecznie to zmieńcie klikając tutaj na górze. Dziękuję pięknie, dziękuję.